No całkiem nieźle, przy tych wszystkich nieszczęściach, które były, to całkiem nieźle to wyszło. Ja bym się zatrzymał na końcu 2.15, gdzie się posypało absolutnie wszystko. I jakbyśmy na końcu 2.15 sobie pomyśleli, że będziemy mieli brązowy medal, w 2.16 to bym powiedział, że no raczej chyba nie, bo tam długi, tak, ogólnie jakieś tam konflikty. Także oceniłbym go bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ten 2.16 w tej chwili, znaczy jakbyśmy się cofnęli rok wcześniej, pół roku wcześniej, brałbym ten wynik w ciemno, więc wszystko jest w porządku. Myślę, że to jest jednak satysfakcjonujący wynik na ten rok. W porządku, elegancko. Wiadomo, apetyt rósł w miarę jedzenia. Byłam też przygotowana na to, że zdobędziemy złoto. Ogólnie była taka atmosfera zielona, wszyscy byli przygotowani na finał, no ale myślę, że tak jak w 2008 roku zaczęliśmy brązem i skończyliśmy 3 razy mistrzostwem Polski, więc myślę, że teraz też tak będzie. Patrząc przed sezonem, byłem umiarkowanym optymistą, aczkolwiek nie aż tak bardzo, że zdobędziemy brązowy medal. Po cichu liczyłem na złoto, gotów byłem zakładać się o wszystkie pieniądze w pewnym momencie, że wygramy złoty medal. No troszeczkę nie wypalił półfinał, ale mimo to uważam, że kawał dobrej roboty chłopaki wykonali w tym sezonie i to jest bardzo duży sukces. Także ten brąz jest według mnie wyszarpany i jest najcenniejszy, nawet cenniejszy od ostatnich medali złotych zdobytych przez nasz klub. Na piątkę z plusem, bo początki były trudne, ale później zespół się rozpędził, no w miarę jedzenia apetyt rósł, no i niestety żeśmy nie przetrawili w drugim meczu twardych pierników i odpadliśmy. No ostatecznie 4+, na pewno liczyło się na złoto w trakcie sezonu, zwłaszcza pod koniec rundy zasadniczej. Nadzieje, zwłaszcza po zwycięstwie w Gorzowie, już były rozdmuchane, no ale generalnie narzekać nie ma na co. No jest medal, to oby każdy sezon kończył się medalem. Zadowolony jestem, ale z lekkim niedosytem. Bo jednak po meczu z Toruniem tak kilka dni doszedłem do wniosku, że w Gorzowie nasi wygrają. To się sprawdziło, nie? A po którymś meczu doszedłem do wniosku, że do końca sezonu nie powinni meczu przegrać, chyba że będzie jakaś katastrofa. No była katastrofa w Toruniu. No. No w sumie niedosyt pozostał na pewno, bo po bardzo słabym początku nikt nawet nie myślał, czy play-offa w Holwas będzie. No, nie ukrywajmy tego. Przedłużająca się nieobecność Jarka Hampla po prostu zawiłości po prostu inne tego typu, że spadek formy, wiadomo, Laktaj jest zawieszony. No ale później mówię, no fenomenalną formę zawodu Doyle, niespodziewanie. Andrii Karpow, naprawdę zawodnicy z Nikon, nie oszukujmy się tego powiedzieć. Faktycznie no Karpow nie wiadomo skąd, z Łodzi, Doyle tak samo Łódź. Karpow, przepraszam, z Gdańska wcześniej. Jakoś się ułożyło, do tego doszedł Jarek Hampel, jakieś tam punkty zdobył w pierwszym meczu, apetyty wzrosły. No, praktycznie no, przegraliśmy no, finał jednym biegiem, bo gdyby w tym 14 słynnym biegu padł wynik 5-1 na falu bazu, byśmy mieli finał, nie? To mówię, no ale cieszmy się z brązu, jest co jest i mówię, no, i za rok miejmy nadzieję, no wiadomo, że się skończył sezon dla nas, bo nie mamy żadnego mistrza świata, ani w kategorii seniorów, ani w juniorach, mistrza świata nie będziemy mieć, a moglibyśmy mieć dwóch mistrzów świata. Patrząc bardzo optymistycznie na ten sezon. No myślę, że dobry, bo zakończony medalem. Biorąc pod uwagę oczywiście te perypetie i perturbacje, które były po drodze, to myślę, że się skończył dobrze. Będziemy mieć zadowolenie, także chyba wszystko ok. Super, moim zdaniem był super. Nie byliśmy w ogóle stawiani w roli faworytów. Zupełnie nie było planu, żebyśmy awansowali do playoffów. A jednak się udało, pomimo pocieszkości losów i tak dalej, myślę, że jak najbardziej brązowy medal to jest sukces w tym sezonie. Mogło być lepiej w sumie, no ale nie ma tragedii w sumie, no tak nie ma co się też tam nastawiać, że tylko złota będziemy zdobywać. Brąz to też jest dobry medal, nie ma co się oszukiwać, jest to medal w każdym razie. Jesteśmy trzecią drużyną, więc no nie ma też co tam rozpaczać. Ale mogło być lepiej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Szkoda tego jednego punktu, który nam brakował do pierwszego miejsca. Jestem niemal pewien, że w tym momencie świętowalibyśmy złoto. No, brakowało tego jednego żego punktu, no, w postaci jednego zawodnika, o którym być może każdy wie. W odczuciu wielu kibiców porażka z powodu zdobycia brązowego medalu. Sukces. Każdy medal jest sukcesem, każdy trzeba cenić. Upłynie trochę czasu i ci, co psioczą, za jakiś czas będą zadowoleni, bo to wszystko wynikało z walki,
rywale czasami byli lepsi, czasami my byliśmy, no tak się to równoważyło. A że my nie mamy tego złota, tylko pogratulować innym. Gorzowowi gratuluję, zawsze im kibicowałam. Zabrakło jednak tego finału. To taki mały niedosyt. Powiem tak, z początku nam średnio szło, później się drużyna już tak wjechała, że było nawet smak na złoto. No i szkoda tej porażki w dwumeczu z Toruniem, ale myślę, że brązowy medal zadowalający jest dla nas. Każdy medal jest przyjmowany z radością, także dobrze się zakończyło medalem. No Patryk Dudek oczywiście. Myślę, że najbardziej wystrzelił Doyle, co był najlepszy. No Patryk swoje jechał, Piotrek też swoje jechał. Ciężko tak jedno znaczy. Największą taką zwyżkę oczywiście zanotował Jason Doyle. Ale myślę, że każdy dołożył. Andrzej Karpow, po którym mało kto się spodziewał chyba jakiegoś takiego dobrego sezonu. Także ciężko jednoznacznie wskazać. No. Cały czas Piotr Protasiewicz, niezmiennie. Cały czas Piotrek. Tak i tak, to jest falubas. 100% falubas, więc nasi chłopacy, czyli Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Aleks Gardziński, to są chłopacy, których... O Jezus, dzień dobry bardzo. Których trzeba tutaj jednak faworyzować, jeśli chodzi o to, że oddają krew. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Patryk Dudek zostanie u nas i to jest priorytet. Mi się wydaje, że czarnym koniem był Doyle. To był strzał w dziesiątkę. I ta dziesiątka nam dwucyfrowymi wynikami odpłacała w meczach. No tak naprawdę Jason Doyle, tak? Odkrycie tego sezonu tak naprawdę. Andrzej Karpow tak samo jeździł jak natchniony. No do tego kapitan, to wiadomo, klasa sama w sobie. No powracający na pewno Jarek Hampel, tak? Po takiej kontuzji, po ponad 400 dniach nieobecności, pojechać tak jak pojechał, wielki szacun. No i tak naprawdę Krycha przeplatał dobre występy z mniej dobrymi, ale no sezon jak najbardziej na duży plus. Bez dwóch zdań Patryk Dudek. Doyle i Dudek. No, Doyle miał na początek taki, miał powiedzmy taki sobie, jeśli chodzi o to, nie? Ale później już był, można powiedzieć, najlepszym zawodnikiem już świata, no. Pech to pech, nie? Po prostu, no. Patryk Dudek. No, Dudi i Protas, kategorycznie. Dla mnie Piotrek Protasiewicz. Tak. Patryk Dudek. To jest jego sezon. Cała drużyna jedzie. Odpowiada tak samo za porażki, za zwycięstwa, także ja bym tutaj lidera nie wyznaczył. Myślę, że Patryk Dudek. Patryk Dudek, tak. Z odkryć oczywiście Jason Doyle. Jason Doyle mnie zaskoczył i chyba jak 3/4 Zielonej Góry. Te trzy rakiety mam nadzieję, że zostaną u nas w klubie. Jazda indywidualna i wynik zespołu i wyróżnić. Piotrek Protasiewicz i Patryk Dudek. Uczciwie zostawiłbym skład, jeżeli pozostałe pieniążki pozwolą zostawić skład taki, jak jest. No oczywiście odejdzie Krystian Pieszczek, no i z młodzieżą. Trzeba zastanowić się, czy zostawiamy Aleksa Zgardzińskiego, czy jedziemy Arkiem Potońcem i Mirkiem Burzyńskim. Juniorzy będą najsłabszymi formacjami we wszystkich klubach, może oprócz Unii Leszno. I tutaj bym upatrywał szansy, że młode chłopaki, którzy już pokazują w imprezach młodzieżowych, że potrafią jeździć, że będzie taki to przełomowy sezon, staną się pełnowartościowymi zawodnikami. Ja bym zostawił, nie zmieniałbym. Jeżeli gdzieś tam finansowo klub podoła, to bym zostawił. Już wiadomo, że tam zmiana juniorów, tak, bo to tam musi być, tak, bo Krystian odchodzi, przychodzi na seniora, ale jeżeli dało radę, by zatrzymać tych seniorów, to byłoby bardzo dobrze. Znaczy, zostawiłbym raczej taki sam, no. Myślę, że juniorzy chyba będą chyba raczej mocni, bo inne już drużyny nie mają juniorów. Juniorów chyba ma najmocniejszych w przyszłym sezonie może mieć Unia Leszno, nie? Bo oni mają tam tych juniorów, nie? A tak to nasi juniorzy, no ten Niedźwiedź ma potencjał, nie? Zgardziński chyba też coś tam będzie robił, nie? Także tu myślę, że powinno być przyzwoicie, jeśli chodzi o juniorów. A jeśli chodzi o seniorów, no warunek, Dudek po prostu musi zostać, nie? No i żeby Doyle nie był tak jak swego któregoś roku, w 2000 bodajże chyba w 10 Janusz Kołodziej. Na co tylko wsiadł, wygrywał, nie? Żeby to nie był taki tak jak Kołodziej, żeby po prostu potwierdził w przyszłym sezonie po prostu swoje tego. No i wiadomo, Pepe, chociaż trochę ma lat już, nie?
Karpowa bym też zostawił, bo to wydaje się, że ma potencjał. No i Hampel, żeby również został, bo liczę, że Hampel, jak się dobrze przygotuje do sezonu, to powinien również być mocnym punktem. Jakieś kosmetyczne, trzon powinien zostać taki sam. No, jeżeli byłby dosprzętowiony Karpow, to nie trzeba byłoby go zmieniać. I myślę, że w tym składzie możemy zostać i sobie poradzimy. Może nie śpiewająco, ale jesteśmy jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w przyszłorocznych rozgrywkach ekstraligowych. No nie wyobrażam sobie falubazy bez Ludka, no nie wyobrażam z tego. Myślę, że ekipa była zgrana, fajna. Raczej bym nic zmieszał. Raczej gdyby każdy został, byłoby fajnie. Hampel dołożył parę punkcików, jeśli chodzi o jego dyspozycję, zdrowotną, bo to była chyba jego największa golączka. I myślę, że będzie dobrze, Jeśli od początku sezonu by jechali tak jak na fazie play-off, to byłoby wspaniale. Tak jak włodarze tego klubu optowałbym za opcją, żeby zostawić skład, jeżeli chodzi o liderów i ewentualnie jakiegoś młodego zawodnika, bądź takiego, no, tego piątego seniora tutaj zaryzykował kogoś nowego. Znaczy, zatrzymałbym naszych trzech liderów. No, Piotr Protasiewicz już ma kontrakt, oczywiście Patryk Dudek i Jason Doyle. Do tego bym dodał może Grzesiu Zęgota, nasz wychowanek. No i jeszcze jakiś dobry zawodnik. No i młodzież przede wszystkim, ale liczę na Aleksa Zgardzińskiego, że już pokaże w następnym sezonie to, co na co go stać. Ja uważam, ciężko będzie utrzymać to, co mamy, nie? Bo wiadomo, no i wiadomo, jego oczekiwania finansowe na pewno wzrosną, nie? Zawodnik, który mógł być mistrzem świata, no niestety, stało się jak stało, to prawdopodobnie nie zdobędzie żadnego medalu, aczkolwiek odpukam, życzę mu chociaż tego brązu, żeby któryś z tych, co są za nim, żeby chociaż obronił brąz. No Patryk, no co to gada, rządził i dzielił wszędzie, na wszystkich torach, w Polsce, wiadomo, w Szwecji też. No po prostu, Jarek Hampel, no wiadomo, ciężko nazwać jego wykonaniu sezon, kilka meczy, szedł dość późno. Zawodnik niezły, jak na drugą linię na razie, mówię, mamy trzon, jego i właśnie Karpowa, Laktajewa bym zostawił, nie? Ciężko będzie z juniorami, myślę, że w końcu może okrzepną ci nasi. Zgardziński pokazał w ostatnim meczu, w końcu taki dorosły, dojrzały żużel, jak powinien już pokazywać, przynajmniej w Zielonej Górze, nie? Że już potrafi nawet wygrywać niektórymi seniorami, a nie wozi ogony, na przykład z juniorami przeciętnymi na swoim torze. Myślę, że czwórka minimum, co najmniej medal brązowy, albo i lepiej, nawet finał w przyszłym sezonie. Przy tym składzie, co mamy, nie? Nikogo nie trzeba dokupywać. Utrzymaj to, co jest. Ciężko powiedzieć, jaki będzie budżet też na przyszły sezon, ale to mi się wydaje, że no nie będzie jakiś tam szokujący, ale możemy stracić paru zawodników, ale ja bym chciał na przykład z powrotem tutaj Grześka Zęgotę w falubazie. Także może to takie coś będzie, ale zobaczymy, co czas pokaże. Może jedna kosmetyczna, ale ja bym zostawił ten skład. No, jest potencjał w tym składzie i myślę, że jak najbardziej jest szansa powalczyć o coś więcej w następnym sezonie w tym składzie. Nie, ja za to odpowiadam, także tutaj nie będę się precyzował, ale jakby się udało utrzymać to, co jest do tej pory, plus ewentualnie jakiegoś juniora, bo tutaj na tej pozycji mamy luki, to powinno być ok. Składy są zawsze uzależnione od wizji trenera. Ktoś, kto musi być liderem, drugi lider, wkomponować zawodnika, który by uzupełniał tych liderów do pary. W tym roku to, co zrobił Marek Cieślak, było coś kapitalnego, bo kto przed sezonem by uważał, że Karpow, Doyle to są zawodnicy, którzy zrobili to, co zrobili i oni znakomicie uzupełniali, że inne czynniki się nałożyły takie, no po prostu, no zdarza się, to jest sport bardzo urazowy, czasami nawet gorsza dyspozycja. Dream Teamy to... Zostawiałaby pani taki skład, czy może coś zmieniła? To znaczy, ja bym akurat zostawiła. Bo to ta maszyna zaczęła bardzo dobrze funkcjonować, wszystkie zębatki zaczęły płynnie pracować, z tym, że to ma być tak jak poziom sportowy, ten sprzętowy, tak jak w tym roku, plus no, zakładam, że Jarek Hampel, bo to przecież to tylko było ilości śladowe jego startu, też osiągnie wysoki poziom. I to wtedy już jest w tym momencie Dream Team. Nie sami,
liderzy, bo musi być ta druga linia i nawet trochę trzeciej, robią wynik całej drużyny. Tych trzech, co wymieniłem, dwóch juniorów, czyli Zgardziński, Niedźwiedź plus Hampel, dokupić Zęgotę, wyjedziemy. We'll be right back.